że nie możemy biernie czekać, aż fundusze strukturalne płynące z Unii Europejskiej będą działać. Nie chcemy czekać też na inicjatywy Brukseli. Powinniśmy wziąć sprawy w własne ręce, ponieważ ta część Europy oczywiście jest ciągle biedniejsza, mniej zintegrowana, mniejszą posiada infrastrukturę niż część Europy Zachodniej. I uznaliśmy, że trzeba połączyć wysiłki. Jeśli budujemy drogi w Polsce, to niech one mają dalszy ciąg na Słowacji, Węgrzech, Rumunii, aż być może do Morza Czarnego, do Morza, do Adriatyku, do Grecji, a być może do Stambułu, od Bałtyku aż po tam. Co spowoduje zwiększenie ruchu handlowego, gospodarczego, nie tylko na tej linii wschód-zachód. Nie chcemy być tylko tranzytem między zachodnią Europą, a na przykład rynkiem surowcowym rosyjskim. Druga kwestia, czyli jest to chęć podniesienia integracji regionalnej w ramach Unii Europejskiej, żeby wykorzystać w sposób logiczny, inteligentny wszystkie środki, jakie mamy, zarówno płynące z Unii, jak i własne, połączyć, stworzyć tego jakiś żyjący organizm. Po drugie, to są kwestie energetyczne. Jesteśmy poddani presjom oczywiście politycznym ze strony Rosji, która używa dostaw energii, dostaw szczególnie gazu, jako instrumentu politycznego. Mieliśmy przykłady szantażu wobec Białorusi, wobec Ukrainy. To może się przenieść na nas. Mamy przecież już przykłady, gdzie Rosja omija Polskę przez system Nord Stream. Prawda? To też były elementy jednak pewnej groźby politycznej. Chcemy od tego odejść, uniezależnić się i mieć niezależne źródła energii, przede wszystkim gazu, które nie byłyby warunkowane politycznymi jakimiś zobowiązaniami. I Stany Zjednoczone są akurat tym krajem, który może nam w tym pomóc. Stany Zjednoczone są wielkim producentem gazu. W tej chwili stały się w wyniku rewolucji łupkowej. Mogą dostarczyć około 180 miliardów metrów sześciennych gazu. To jest prawie tyle, co cała Europa potrzebuje i importuje na przykład z Rosji. Nam aż tyle nie potrzeba oczywiście. Ten region potrzebuje mniej. Po drugie, jest to region 100-kilkunastu milionów. Te 12 państw razem tworzą. Duży rynek. To jest duży rynek. Obok jest jeszcze tak samo duży. To jest Ukraina, mniejsza Białoruś. Czyli lokując się na tym bezpiecznym rynku, gwarantowanym przez obecność żołnierzy amerykańskich i natowskich, można na tym obszarze Europy Środkowej stworzyć pewne centra operacyjne, które mogłyby oddziaływać nie tylko również na ten rynek nasz 12 krajów, ale również na rynek jeszcze sąsiedni. Amerykańskie zaangażowanie w tym regionie. Cała koncepcja jest oparta na współpracy gospodarczej, tak. Zarówno dwunastki. I odrzucamy wszelkie zarzuty, spekulacje, że jest to jakiś blok obronny, polityczny, blok przeciwwagi jakiejś francusko-niemieckiej współpracy. Nie, jest to instytucja, jest to inicjatywa, która powinna się Europie podobać, Unii Europejskiej, że wreszcie kilkanaście krajów w tym regionie nie czeka biernie na tą pomoc europejską, tylko próbuje, wykorzystując różne wsparcie i tą pomoc europejską, i własne środki, i amerykańskie, być może chińskie, bo Chińczycy też mają swoje ambicje, żeby z tym regionem współpracować, połączyć te wszystkie wysiłki, połączyć te wszystkie inwestycje i podnieść współpracę gospodarczą, integracyjną tej